Witam Was serdecznie, moi mili. Słuchajcie, dzisiaj taka zapowiedź niedzielnej debaty, a będzie to debata bardzo przełomowa. Wiem, wiem, ostatnia debata, macie ją tam z Krzysztofem Plewka, armatorem Kutrów jednostek, admirał we Władysławowie. Bardzo ciekawa, bardzo dużo, żeście już nabili wejść. Zapraszam serdecznie, kto jeszcze nie był, niech sobie wejdzie, naprawdę debata może długa, bo ponad godzinna ale bardzo, ale to bardzo merytoryczna, każdy kto e, no, łowi w Morzu Bałtyckim, interesuje się tą florą, fauną Morza Bałtyckiego, powinien zobaczyć tą debatę od deski do deski, e, Krzysztof bardzo, ale to bardzo dobrze, dokładnie wszystko tłumaczy, więc e, no, jest to bardzo, bardzo ciekawa debata, po prostu bardzo ciekawa debata, należy się z nią zapoznać po prostu przymusowo. Słuchajcie, ale ja dzisiaj robię takie szybkie tutaj wejście, szybki live, żeby wam wytłumaczyć o co chodzi z tą naszą niedzielną debatą, bo troszeczkę było telefonów. Wbiliśmy kij w mrowisko, ponieważ tak jak tutaj widzicie, o tu, nie, tu, nie, 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 tu, o tutaj mamy logo PZW. Pozwoliłem sobie, takie logo po prostu zaciągnąć z neta. Znaczy to jest strona internetowa nam się wyświetla jakaś. Słuchajcie, no więc będziemy rozmawiać ogólnie o PZW. O tym jak PZW yy, no, mimo wszystko troszeczkę tutaj miesza w tych naszych naszym Morzu Bałtyckim, no, które nie należy do Polskiego Związku Wędkarskiego, no nie niemniej jednak łowią, no tak jak my wszyscy łowią, przecież każdy ma prawo do tego, żeby łowić w Morzu Bałtyckim, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Głównie chciałem wam powiedzieć o tym, że ten mój gość, który no tak jak już powiedziałam na wcześniejszym filmiku, no nie jest gościem z przypadku. Wieloletni działacz PZW, nawet w Straży Rybackiej, komendant, tak, Straży Rybackiej, Obecnie członek kadry narodowej PZW. No, już nie narodowej, nie? ale PZW Kumacie. Gość normalnie, no bardzo, ale to bardzo e, utytułowany, można byłoby nawet tak powiedzieć. No i właśnie z nim będziemy rozmawiać o przyszłości PZW, e, ponieważ, no, chyba nie dzieje się za dobrze. Chyba nie dzieje się za dobrze, że są tutaj bardzo dużo wędkarzy ze śródlądzia, m, którzy, no, u nas są w klubie, bo mamy bardzo dużo przecież zawodników. Na przykład, nie wiem, chociażby złodzi chyba kilkunastu mamy złodzi zawodników w naszym klubie Władek Team. No i słuchajcie, i oni też mówią, że u nich to, to się też nie dzieje za dobrze. Dlatego no, zapytam mojego gościa o wiele, ale to wiele ciekawych, dziwnych rzeczy związanych z PZW, łącznie też o kasę. To, każdy lubi te tematy o kasie, a my troszeczkę troszeczkę pogadamy o kasie, ale słuchajcie, żeby była jasność, bo zaraz zarzucicie mnie znowu mm, jakimiś priwami, halo, halo, co tam będziecie najeżdżać na to PZW. Słuchajcie, wiecie, nasze debaty staramy się prowadzić w taki sposób bardzo rzetelny. Za mną mamy jakieś dwa podziękowania od właśnie PZW, a dokładniej od Kongera za pomoc w realizacji Grand Prix Polski czy Mistrzostw Polski. Słuchajcie, my, no, mamy też dużo Pucharów. Tutaj akurat mamy drugi, drugi, drużynowy wicemistrz Polski, Puchar, tak, Władek ma. Tu mamy pierwsze miejsce, klasyfikacja drużynowa PZW. Bierzemy udział w tych, w tych zawodach PZW. To nie jest tak, że my się od tego odcinamy. Niemniej jednak, chcemy takim trzeźwym okiem pomyśleć o tym PZW, o tej przyszłości PZW, o zawodach, o organizowanych przez ich zawodach. Czym one na przykład się różnią od zawodów stricte komercyjnych albo takich, na których no, spotykają się przyjaciele i są też, no, zrobione na wysokim poziomie. To jest jedna rzecz. Warto być na tej debacie, ponieważ będzie masa nagród. Znaczy się masa. No, pokazywałem wam wcześniej taką wyprawkę dosyć solidną z jakimiś gumami, innymi pierdołami. Jest nawet czapka od grafa, taki kapelusz. To wszystko będzie dla was, jeżeli będziecie w trybie live o godzinie 20 w niedzielę, ale powiem wam jeszcze więcej. Zobaczcie tu. Ha! Co mamy? Mamy kolejny rejs na Dorsze, szmuglerem. Wiem, jest mało czasu. Mało czasu, ponieważ no do końca grudnia. Można łowić ryby w Polskim Morzu Bałtyckim, łowić dorsze. Wiecie przecież, jeżeli ktoś ogląda te debaty, że osto teraz jest, jeżeli chodzi o armatorów tych kutrów wędkarskich, oni tak troszeczkę zostali pozostawieni sami sobie. W sumie nie wiedzą, co teraz zrobić z tymi łajbami, z ludźmi, których mają zatrudni zatrudnionych i tak dalej. Mają 10, to chyba we wtorek, spotkanie w Warszawie, w Sejmie chyba nawet. Z, oczywiście tam są świetne. Tą śmietanką i będą tam debatować. Może ja też na tym będę, nie wiem. To oczywiście zależy wszystko od moich patronów. Czy oni będą chcieli, żebym ja tam był no, bo telewizja utrzymuje się ze składek patronów, więc jeżeli wam zależy na tym, żebym tam był w niedzielę z tymi armatorami, pomóżcie. Bo tak jak wiecie, to wszystko się wiąże jednak mimo wszystko z kosztami. Ale słuchajcie, no dobra, czyli mamy tak, mamy dla ludzi, którzy będą w trybie live. Rejs na dorsze z Super sprawa, tam jest teraz dużo dorszy, więc naprawdę, jak ktoś chce sobie zrobić pożegnanie z dorszami, my mamy 15. 15. Władek Team kolejny raz płynie na pożegnanie z dorszami, bo byliśmy, już teraz nie pamiętam, byliśmy chyba drugiego? Nie, czy, czy, czy pod koniec w każdym razie listopada byliśmy, na jednym pożegnaniu z dorszami, teraz 15 mamy drugie, dzisiaj natomiast, jeżeli ktoś by chciał na plaży we Władysławowie e, chyba koło zjeżdżalni jest integracja Władek Team, będą tam łowić chłopaki mm, rybki e, metodą surfcastingową e, chyba od 16 do 2 w nocy jest przewidziana ta integracja, więc naprawdę fajnie fajnie dużo się dzieje, bardzo się dużo dzieje. E, jeżeli chodzi o tutaj mogę nawet jakiś zobaczyć, tak sobie patrzę właśnie jakiś filmik mogę odpalić, to jest, to jest akurat relacja e, tu e, z, e, z jakiegoś tam Kongera to są te e, te zawody, w których my pomagamy, wiecie, one się odbywają przeważnie w Pomorzance, my tam mamy i te numerki na plaży rozdajemy, tak jak widzicie, jest relacja wideo z tego, a tam, słuchajcie, no, wspomagamy troszeczkę to PZW, nie powiem, niemniej jednak, oprócz tego, że pomagamy, to porozmawiamy troszeczkę o tym PZW, porozmawiamy o tym, co jest dobre, co nie jest dobre, w jakim kierunku to wszystko zmierza, czy nam się to podoba, i czy, czy to tak powinno właśnie wyglądać, a nie inaczej. Ale słuchajcie, tak jak wiecie, debaty są prowadzone w trybie live. Mój gość, który, tak jak wiecie, no, pewnie będzie miał łeb jak sklep, będzie mógł na wiele pytań odpowiedzieć, będzie czekał na Wasze pytania. I teraz macie dwie możliwości: albo pod tym filmem wstawić pytania do naszego gościa. Wówczas ja sobie to ładnie wszystko spiszę. Pyk, pyk, o! E, I mu zadam to e, no w trybie live, tak? Albo po prostu, jeżeli wiecie, że będziecie w niedzielę o godzinie 20, w tą niedzielę o godzinie 20, to śmiało. E, oczywiście też e, bądźcie z nami o 20. W komentarzach na czacie wpiszcie swoje pytania do naszego gościa wówczas no, żywca będę mu je zadawał, no i zobaczymy, co tam odpowie, nie? Dobra, następna rzecz. To, tutaj mamy licznik 10200, tak dokładnie już sprawdzam, jest nas 10262 tyle mamy subskrypcji, czyli no tak prawdę mówiąc, niewiele nam brakuje, bo 38 do tego, żeby zamiast tej dwójki tutaj się pojawiła trójka, czyli że było 10300. Myślę, że to jest do zrobienia, ponieważ w ostatnim tygodniu wbiliście 50 subskrypcji, więc jeżeli ktoś nie subskrybował naszego kanału na YouTube, czyli Morska TV na YouTube, to zapraszam serdecznie. Myślę, że warto. Takie właśnie tematy się tam pojawiają. No i myślę, że jakieś jeszcze, jeszcze będą ciekawe debaty. No, mogę wam mały taki sekrecik zdradzić, że za tydzień, czyli nie w tą niedzielę, ale w następną, będzie, będziemy mieli też ciekawego gościa, będziemy mieli przedstawiciela armatorów. To jest Michał. Z jednostki Szmugler właśnie e, Michał, który ufundował właśnie tą, e, tą nagrodę dzisiejszą, czyli ten rajs, e, naszej znaczy nagrodę na, na tą niedzielę, ten rejs e, jednostką Szmugler. No i on e, powie bardziej o tych, opowie nam troszeczkę więcej o tych realiach, które, które mieli armatorzy, jak to wyglądało w praktyce. Na pewno bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiemy. Tak jak wiecie, z Krzysztofem Plewką, e, ten wcześniejszy wcześniejszą debatę ta, która miała miejsce teraz tą niedzielę właśnie tam sobie możecie zobaczyć to ja ją poprowadziłem tak troszeczkę bardziej, jeżeli chodzi o tą florę i faunę Morza Bałtyckiego te zagrożenia, no bo to było bardzo ciekawe, także sobie zobaczcie to no a z racji na to, że 10. No, armatorzy jadą do Warszawy to myślę, że w kolejną niedzielę Michał po prostu wytłumaczy nam no coś, co tam dali radę zrobić, bo to już będzie, ja teraz nie pamiętam, nie wiem, 15, jakoś tak, 14 ta niedziela, niech no zerknę, to będzie 15, tak, bo teraz 8 mamy, w niedzielę 8 grudnia jest PZW. No i będziemy wałkować temat PZW. Myślę, że tutaj frekwencja powinna być dobra. Wszyscy, wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia, albo chcą się czegoś spytać, chcą się czegoś dowiedzieć, powinni być w niedzielę na tej debacie naszej o godzinie Najlepiej w trybie na żywo. Poprzednio było nas 150 osób, więc bardzo fajna frekwencja. Myślę, że teraz no, powinna być równie dobra, jak nie lepsza z tego względu, że no, po prostu te tematy PZW dotyczą większej ilości osób po prostu to jest jedna rzecz, a za dwa tygodnie no to będziemy mieli Michała który nam bardzo dokładnie wytłumaczy te realia, jeżeli chodzi o bycie armatorem, ile to wszystko mniej więcej kosztuje, em, kosztowało, tak, bo to już będzie, wiecie, to już będzie 15, czyli to będzie tak dokładnie dwa tygodnie przed zamknięciem m, no Bałtyku dla tych armatorów, kutrów, które wypływały na dorsze. Mówimy konkretnie o tych, które wypływały. Na dorsze. Dobra, słuchajcie. To chyba, chyba słuchajcie, chyba tyle. Jeżeli macie te pytania do mojego gościa, gościa z 2 piszcie je w komentarzu. Naprawdę, napiszcie w komentarzu. Poza tym też rzućcie łapkę w górę, no i żeby ten film się po prostu niósł. Niech się ten film niesie, niesie, bo niech nas jest po prostu w niedzielę jak najwięcej, tak, żebyśmy mogli mogli przetrzepać tego naszego gościa, żebyśmy mogli pozadawać mu pytania i żebyśmy się dowiedzieli tego, co chcemy się dowiedzieć. A ponoć jest grubo, bo ponoć PZW lubi robić podgórkę niektórym osobom. Także hmm, to też poruszymy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!